witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali dla was wody mineralne. Są to wody mineralne Wojtuś Cicho. Ambitna nazwa. Są to wody mineralne niegazowane. Kilku wybranych producentów, w tym będą dwie wody kranowe. Jedna będzie kranowa zwykła, druga kranowa przez filtr węglowy. Wód będziemy mieli ogólnie 9. Dwie będą nasze i 7 będzie kupnych. Jakie to widzicie tam na zdjęciu w tym momencie. A naszymi testerami są, zaczniemy tutaj od Kasi, jako nowa. Jest to małżonka Grzesia, który jest na backstage'u, od razu go zapowiedziałem. I teraz po kolei lecimy. Paweł, którego już znacie z poprzednich odcinków. Marcin, który testował z nami już Red Bulle. No i szwagier, który testował z nami wszystko. Chciałbym wam powiedzieć, że w tym momencie przystępujemy do testowania produktów, ale przed tym kliknijcie z góry łapkę w dół, bo teraz będzie na to odpowiedni moment. Tu? Nie, w górę nie kliknę. Kliknijcie teraz łapkę w górę, a my testujemy wody mineralne, niegazowane, które smakują jak pot konia. Więc nasz test dobiegł końca. Ze swojej strony pragnę powiedzieć, iż dosyć ciężko było wybrać wodę dobrą, więc tutaj myślę, że no to było ciężkie, ale łatwo było wybrać wody, które są gorsze. Aczkolwiek jednakże, gdyż iż bo, głos przekaże Kasi. Okej, no to tak, jeśli o mnie chodzi, bo tutaj te numerki, czyli 6, 1 i 2 są bardzo niesmaczne. 8 i 9 w miarę i najbardziej mi smakowały te, czyli 3, 7, 5 i 4. W tym 4 jest moim zdaniem najlepsza. To wszystko. Ja dodam, bo zapomniałem powiedzieć numerki. U mnie na pierwszym miejscu jest 1, 4, na drugim jest 7, następnie 9, 3 razem z 5, 8 razem z 2 oraz 6. Jedynie 8 i 2 to bym obstawiał, że to będzie woda kranowa, kranica zdrój tak zwana, ponieważ odbiegała troszeczkę temperaturą. No wiadomo, ciężko dobrać tą samą temperaturę i była troszeczkę cieplejsza, może przez to poleciała tak troszeczkę dalej, ale ogólnie kranica u nas jest całkiem dobra z Kaczawy. Głos oddaję Pawłowi. Kaczawianka. Skoro tak, no to ja muszę się wypowiedzieć, że najbardziej smakowały mi wody numer 6 oraz numer 9 były według mnie najsmaczniejsze. Z drugiej strony mamy wody numer 3 oraz numer 2, które musiałem próbować po kilka razy, bo nie byłem w stanie powiedzieć, że można taką niedobrą wodę komuś podać. Reszta nie zasługuje na jakąkolwiek wzmiankę, jest to po prostu woda jak woda, która nie różni się niczym między sobą. A teraz przechodzimy do lewego narożnika i szwagier. To mi najbardziej smakowała numer 2 woda. Jakoś tam mogę ją na co dzień pić. Następnie poleciały tu właśnie 3, 5, 1, tu 4, 8, 7, no praktycznie tak samo smakują. No nie ma zbyt dużej różnicy, to nie ma co oceniać. Na samym końcu jest 6 i 5. No kwaśny po prostu jak dla mnie i dlatego są na samym końcu. Jedyne co warto by jeszcze dodać to, że woda numer 9 łatwo się rozlewa. Jestem tego dobrym przykładem. A jeszcze wiecie, to chciałam tylko powiedzieć, że ja te 3 tutaj, czyli 6, 1 i 2, one zostawiają jakiś dziwny posmak w gardle dla mnie. Nie są takie... Minerałów mogą mieć dużo. Może mają dużo minerałów, ale jest tak, aż mnie po prostu coś drapie w gardle. Tak. 6 jest w ogóle najgorsza pod tym względem. Tak samo mam. Ja wypijam 1,5 litra wody dziennie, jakbym miała wypijać 1,5 litra takiej, to mówię, to dramat. Mam nadzieję, że to nie jest woda, którą piję codziennie. Marcinie, może chciałbyś dodać coś? O siebie dodam, że moim numerem jeden jest właśnie 6, ponieważ smakuje inaczej niż wszystkie pozostałe. Niedobrze. Później 5 i 4 też są dosyć dobre. No i z drugiej strony spektrum mamy 2 i 8, które są ciepłe, chyba z kranu. A to był króciutki odcinek na temat wód. Jeżeli wam się spodoba, to możemy testować inne wody, ewentualnie jakieś inne zestawienie wód, może gazowane, niegazowane. Tak. Dajcie jakieś propozycje. Ja kupiłem jakieś takie przykładowe po prostu wody i tyle po prostu. A już za chwileczkę przechodzimy do testowania jakichś innych rzeczy, batoników i tak dalej, ale to będzie w następnych odcinkach, także zapraszam was do subskrybowania, dawajcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.
Klasz. A ty potem po złości dasz z tej kamery widok. A my to wszyscy się śmiejemy.